Panie prezydentowi miasta Siedlce. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięła udział 22 radnych. Stwierdzam ze stosunkiem głosów 9 za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada nie udzielił, nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi miasta Siedlce. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 19 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Wielu usłyszałem tutaj przy głosowaniach nad wotum zaufania, przy absolutorium chciałbym powiedzieć paniom, które przedstawiały sprawozdania, pani Annie Sochackiej, pani Marcie Sosnowskiej, że w tym roku takiej kontynuacji jak inwestycyjne względy być nie może. Bo mnie nie stać na to, żeby zakończyć rok na minusie. $39 milionów. Wiele słyszę o tym, jak to są same oszczędności. Nic się nie dzieje w mieście. Marazm, zastój. W pierwszym półroczu blisko 20 milionów wydanych na inwestycje. No ale można to rozumieć, że nic się nie dzieje, jest tu zastój, marazm i to jest wina prezydenta Andrzeja Sitnika. Ale każdy ma swoje spojrzenie na to. Usłyszałem tutaj ilokrotnego, okropnego się stało. W grudniu podawanie fałszywych informacji. Ja tu na tej sali usłyszałem, że subwencja spłynęła w listopadzie. Potem się dowiedziałem, że spłynęła w grudniu i od tamtej pory nikt ode mnie nie usłyszał, że spłynęła w listopadzie. Co nie zmienia faktu, że z chwilą, kiedy spłynęła w grudniu, to ponad 4 miliony dalej pozostało długu po skonsumowaniu tej subwencji. Dlaczego nie usłyszałem tutaj? Ja uważam, że byłoby uczciwe, że jako biorę urząd, to nie miałem pieniędzy na płace dla pracowników. Usłyszałem tu zarzut, że wzięta była pożyczka i fałszywie podano informacje. Nie podano, bo akurat pani radna na Sochackę pytała, pan skarbnik wyjaśniał, że następuje przeksięgowanie, bo nie można wziąć takowego zadłużenia na płace, przeksięgowane na inwestycje, a te pieniądze uruchomione są na płace, że pracownicy Urzędu Miasta i podległych jednostek w grudniu na święta dostali pieniądze za swoją pracę. Tak? Nie byłoby na to szans. Posłyszałem o subwencji, a dlaczego nie? Padła informacja, że subwencji nie było. Otrzymano pokrycie długów, a 2 stycznia ja nie miałem pieniędzy na płacę dla nauczycieli. Poprzez to, że nie był przyjęty budżet, nie wierzę, żeby doświadczeni samorządowcy nie wiedzieli o tym, że nieprzyjęcie budżetu powoduje wstrzymanie kredytu obrotowego, bo sami to podpisywali i przygotowywali. No ale dobrze. Jest tak źle, jak usłyszałem to wszystko, te zarzuty, które stawiacie mi Państwo, jeśli chodzi o wotum zaufania,
jest tak źle, to rzeczywiście nie ma możliwości na finansowanie inwestycji, bo nie możemy się zadłużać. Mówił o tym pan skarbnik. Ciągle zarzuty, że nic nie robię. Po raz pierwszy w samorządzie powstał dokument 266 stron analizy wszystkich jednostek Urzędu Miasta. Podpisałem kilka dni temu zarządzenie, że w wakacje analiza wszystkich jednostek, wszystkich wniosków do każdej jednostki, co możemy zrobić, żeby racjonalnie wydawać środki. No ale oczywiście to jest nic. Po raz pierwszy w samorządzie powstał taki dokument. Na bazie tego ktokolwiek będzie po mnie, będzie mógł z tego korzystać. I kiedykolwiek będzie po mnie, będzie mógł z tego korzystać. Dodatkowo jeszcze opracowania szefów wszystkich jednostek. Mówił skarbnik o tym nieraz. Nie stać nas na zaciąganie kredytu. Ciągle, codziennie mam z tyłu głowy, ile jeszcze milionów trzeba znaleźć, żeby zamknąć ten rok. No ale oczywiście ja i pracownicy niewiele robią. Mówicie państwo, że jak powiedział pan radny Robert Szczepanik, że postpartyjny prezydent może łączyć oburzenie. Tak, może łączyć, tylko ja liczę na to, że będziemy grali uczciwie. Będziemy działali uczciwie. Jeden przykład. Tyle lat mówiliśmy o systemie funkcjonowania sportu. Ja przedstawiłem system szkolenia sportowego w mieście. Nikt nie chciał na ten temat merytorycznie rozmawiać. Usłyszałem, że to utopia, koniec tematu. Po czym? Na moje inicjatywy, żeby cokolwiek w tej materii dalej zrobić, otrzymałem co? Nie system szkolenia sportowego w mieście, tylko system finansowania wydzielonych dyscyplin. Ja w swoim programie wskazałem źródło finansowania. Ja otrzymałem tylko, jak finansować poszczególne dyscypliny. Jak poprosiłem o to, żeby wskazano mi źródło finansowania, to usłyszałem, żeby wziął pożyczkę. A przecież wszyscy wiemy, że pożyczki wziąć nie możemy ze względu na sytuację, która jest w mieście. Możemy się licytować. Możemy dowodzić, jaki to prezydent jest zły, jak dramatyczna sytuacja jest w mieście, biorąc pod uwagę wydatki, biorąc pod uwagę możliwości w bardzo ograniczonym stopniu. Zwracamy się po wielokrotnej analizie z pracownikami Urzędu Miasta, tak jak dzisiaj. Oto, aby podnieść śmieci o 2 zł. Nie. Dochodu nie może być. Podnieść koszty w przeliczeniu na jeden dzień o złoty kilkanaście groszy do żłobków? Nie. Nie widzimy, co się dzieje, jak rosną koszty funkcjonowania. Nie widzimy tego we własnym budżecie domowym. Czy każdy wyjście do sklepu to są wyższe ceny? Nie widzimy tego. Ale oczywiście zły jest prezydent Sitnik.
jak są uzasadnione w merytoryczny sposób wnioski do Państwa o to, abyśmy szukali możliwości tego, aby ten budżet uratować, to nie. Spółka miejska, dzięki temu możemy pozyskać kilkaset tysięcy złotych, żeby wykonywała obowiązki. Prezes przygotował wszystko, co potrzeba do tego. Teraz w naszej kasie budżetu miasta pozostanie kilkaset tysięcy złotych. Nie. Proszę mi wskazać. Przed nami podwyżki dla nauczycieli. Informacje, które mamy, wszystko wskazuje na to, że może być tak, że żadne środki na to nie spłyną, a będziemy musieli to zrealizować. Czy należy się nauczycielom? Należy. Nie ulega dyskusji. Teraz okaże się, że na koniec roku mamy może 20, może więcej, może mniej milionów złotych. Skąd weźmiemy? Kredytów, obligacji, czas się skończył. Tak jak mówił radny Krzysztof Oberski. Czas na to się skończył. Mówicie Państwo, że nie ma współpracy z mojej strony. Kto z Państwa przyszedł do prezydenta i powiedział, jak prezydencie, tu są możliwości, żebyśmy pozyskali pieniądze. Tak w trudnej sytuacji. Na wakacje zaplanowane i realizowane są już remonty. Pozyskane środki zewnętrzne z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego. Teraz zgodnie z konkursem możemy wnioskować, tak jak przy Podlasiu, o 200 tysięcy, otrzymujemy 100 tysięcy. I teraz, czy patrzymy, co się dzieje i rozsypuje się budynek, czy teraz trzeba w budżecie znaleźć dodatkowe 100 tysięcy, żeby to, co niezbędne do ratowania tego obiektu, żeby można było wykonać. Jest teraz, jak wskazujemy w wnikliwej analizie, że możemy sfinansować pewne inwestycje, które muszą się pojawić w budżecie, to słyszę nie. Ale oczywiście złe jest Andrzej Sitnik i to, co robi. Nie stać mnie, powtórzę jeszcze raz, żeby w tym roku, tak jak w poprzednim, w ciągu ostatnich 4 lat, tak jak wskazał skarbnik, ponad 220 milionów złotych, ponieważ to Państwo wiecie, jak przyjmiemy kadencję 5-letnią, to jest ponad 150 milionów do spłaty, więc każdy rok budżetowy, zaczynamy ponad 30 milionów straty. Więc z każdego budżetu 1 stycznia muszę znaleźć ponad 30 milionów złotych, żeby zbilansować budżet. No i oczywiście, jak można dopuścić do regresu, do zastoju, do tego, żebyśmy się rozwijali, a wiemy, że ta perspektywa się skończyła w środku pandemii. Kolejne, które mogą się pojawić, to 22 rok, a w zasadzie 23. Konkursy i tak dalej. Więc teraz wniosek jeden. Winny prezydent Andrzej Sitnik. Nie ma współpracy, nie ma możliwości. Trzeba dawać pieniądze, trzeba płacić, ale nie wolno w drugą stronę wnioskować o to, aby pozyskać na sfinansowanie tego budżetu jakichkolwiek środków. Ja zobowiązałem się do pewnych spraw w stosunku do mieszkańców.
i konsekwentnie będę się z tego wywiązywał. Państwo rozumieją, bo tak kompleksowej krytyce rozumiem, że za 2 miesiące we wrześniu będziecie mogli podjąć stosowne kroki, aby uwolnić miasto od takiego prezydenta. Życzę udanych wakacji.